Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, kolejny odcinek, poprzez który chcemy duchowo przygotować się do beatyfikacji sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, będzie poświęcony konklawe, a więc temu szczególnemu zgromadzeniu kardynałów, które na ogół wybiera nowego biskupa Rzymu, nowego papieża. Gdy czytamy rozmaite biografie bądź publikacje poświęcone kardynałowi Wyszyńskiemu albo odwołujemy się do jakichś filmów, tu i ówdzie pada stwierdzenie, jakoby kardynał Wyszyński był brany pod uwagę jako następca papieża Piusa XII, potem następca Jana XXIII, a w jednym z filmów jest nawet taka przesłanka mówiąca o tym, że to on miał być wybrany w miejsce właśnie Jana Pawła II. Myślę, że nie możemy być na 100% pewni takiej tezy, ponieważ choć konklawe przez wieki przybierało bardzo różne formy, obecnie kardynałowie tworzący konklawę zobowiązani są do ścisłej tajemnicy, a więc nikt z nas, powiedzmy sobie śmiertelników, nie dowie się ani jaki jest przebieg konklawe, dlatego też niejednokrotnie tworzą się jakieś czarne legendy, jakoby ten miał być wybrany, ale został zmuszony, żeby zrezygnować czy odmówić i tak dalej. Nikt z nas nie wie, jaki jest przebieg konklawe i nikt z nas nie wie, jakie tam powiedzmy podejmowane są działania, w jaki sposób to Duch Święty kieruje kardynałami, że wybierają akurat tego, nie innego. No co pokazało na przykład ostatnie konklawe, które wybrało papieża Franciszka, że spodziewamy się jednego człowieka, a wychodzi ktoś zupełnie nieznany, ktoś, kogo po prostu wskazał Duch Święty. Kardynał Wyszyński jako kardynał brał udział w kilku konklawe, mianowicie w roku 1958, tym, które wybrało Jana XXIII, następcy Piusa XII, w roku 1963, tym konklawe, które wybrało Pawła VI, w roku 1978 dwukrotnie, pierwsze konklawe, które wybrało Jana Pawła I i to drugie, które wybrało właśnie świętego Jana Pawła II. Od samego kardynała Wyszyńskiego nie dowiemy się, jakie są, czy w jaki sposób on przeżywał konklawę, jakimi kategoriami się kierował, czy może jakąś politykę prowadził, ponieważ kardynał Wyszyński z natury rzeczy był bardzo taki powściągliwy, wyciszony, tajemniczy wręcz. Panuje takie przekonanie wśród księży, którzy tworzyli tę społeczność księży studentów polskich w latach 70. i 80., że właśnie kardynał Wyszyński był taki wyciszony, stonowany. On, gdy przyjeżdżał do Rzymu, tylko spożywał posiłek, żegnał się i szedł do swoich pokoi. Sytuacja zmieniła się w czasie jednego z przyjęć przed konklawę, kiedy to właśnie kardynał Wyszyński był bardzo taki radosny, rozmowny, dzielił się tym wszystkim, co przeżywa, swoimi przemyśleniami. Natomiast kardynał Wojtyła był bardzo taki wyciszony, wręcz smutny. I na pytanie jednego z księży, jak eminencja myśli, kto będzie nowym papieżem, miał odpowiedzieć: kto by nim nie był, już należy się za niego modlić. Później odczytano właśnie, że kardynał Wyszyński już wiedział, że jest tam mocna tendencja do tego, by Jan Paweł II został wybrany nowym następcą świętego Piotra.